czwarta porażka Enea AZS-u Politechniki Poznań w Energa Basket Lidze Kobiet. Koszykarki Grzegorza Zielińskiego jak lwice walczyły z niepokonaną pszczółką polskim cukrem AZS-em UMCS Lublin, ale brak zimnej krwi w końcówce pozwolił rywalkom przychylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Ostateczny rezultat 67-58 dla gości. Brakło nam skuteczności w decydujących momentach. To jest kolejna porażka, bo ten rzut w ostatniej sekundzie Jakubcowej tylko zamazał obraz tego wyrównanego meczu. Natomiast no, to są takie momenty, kiedy po prostu trzeba wykonać najlepsze akcje. Nasi gracze jak gdyby tego na razie nie potrafią. W mecz lepiej weszła pszczółka. Zawodniczki grające na co dzień w Eurocupie wygrały pierwszą kwartę 22-15. Dwie kolejne odsłony wygrane przez zespół z Poznania sprawiły, że czekał nas ciekawy finisz. Przez długi czas wynik oscylował wokół remisu, ale koniec końców to lublinianki odskoczyły na kilka oczek. 20 punktów dla zwycięzców zdobyła Kamaja Smalls, a najskuteczniejsza w drużynie z Wielkopolski okazała się Daniel McCray, której licznik zatrzymał się na 13 punktach. To jest już kolejny mecz, gdzie w końcówce przegrywamy. I tak naprawdę to był dobry mecz, tylko po prostu końcówka zaważyła, że przegrałyśmy go. Teraz kibice kobiecej koszykówki będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bowiem kolejne mecze ligowe zaplanowano na 20 i 21 listopada. Część dziewcząt jedzie na kadrę Polski. Seniorek na kadrę Polski do lat 20, na kadrę Polski do lat 18. Amerykanki mają trochę wolnego, więc pewnie odwiedzą rodziny w Stanach i spotykamy się w przyszłą niedzielę. W następnej kolejce zawodniczką poznańskiego AZS-u przyjdzie rywalizować z Energą Toruń, czyli jednym z głównych przeciwników w walce o play-offy.